Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 3. Rozwiązaliśmy wszystko, co mogliśmy rozwiązać. Nie udało nam się niestety pozbyć pasożytów, można się było tego też spodziewać. Nie udało nam się dogadać z Gitianki, ale zdobyliśmy krew dla Tandera, doświadczenie i wiemy, gdzie mamy iść. Jesteśmy też przeciążeni, więc przeniesiemy się do oberży Ostatnie Światło. I po prostu sprzedamy graty. Mówiąc w skrócie, nie wiem, można powiedzieć, że to robimy za pomocą magii w zasadzie, nie? Nie wiem, czemu do obozu nas przeniosło ogólnie. No spoko. Nie mogę opuścić obozu. Nie wiem czemu. Ktoś chce porozmawiać może. Czy może po prostu po drodze jest obóz i tyle? Jakoś nikt nie ma specjalnej misji, żeby z nami rozmawiać, ale... Chyba niewiele osób może się szczycić, że odwiedzili szkółkę Gitianki i przeżyli. Może to dobry omen dla naszych przyszłych szans, jeśli jesteś w optymistycznym nastroju. Ty i ja, łączy nas chyba coś szczególnego. Chcę o tym porozmawiać. Brzmi bardzo poważnie. Mów zatem. Jak się trzymasz? Cóż, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nigdy nie chciałam zostać mroczną sędzią. Może widok mocy Szar uwolnionej w tamtej krainie sprawia, że nie mogę o tym zapomnieć. Ale nie przejmuj się, nadal mam dla ciebie mnóstwo miejsca i w umyśle, i w sercu. Chcę porozmawiać o wszystkim, co się nam przydarzyło. Dobra, co cię trafi? Masz chyba jakieś przemyślenia o naszych małych pasażerach na gapę. Doprawdy, rozmyślanie o nich w niczym nie pomoże. Wiemy, co trzeba zrobić, więc bierzmy się do roboty. Znajdźmy sposób, by pozbyć się tych pasków. W tej chwili nie mamy żadnych konkretnych tropów, lepiej zacznijmy poszukiwania. Jeśli odkryjesz cokolwiek, co może nam pomóc, to chętnie posłucham. Jak sobie radzę, twoim zdaniem? Wspaniale, muszę cię pochwalić. Przeżyliśmy razem parę dobrych chwil i wydaje się, że mamy dużo wspólnego. Patrząc na to, co razem przeszliśmy, chyba miałam wielkie szczęście, że znalazłam tak dobre towarzystwo, a przy tym atrakcyjne. Na razie starczy, jak widać. No spoko. Dobra, widocznie trzeba się położyć spać, żeby się przenieść tak daleko. No. Najwyższy Kitrak, czy Blackith przysłał cię, żebyś zgładził mnie osobiście? Nie przychodzę, żeby cię zabić, Lazel. Przychodzę, żeby ci pomóc. Nie ufaj mu. Moje ostrze pozostanie w pochwie. W imię Matki Githy zaklinam cię, żebyś mnie wysłuchała. Skinie Lazel głową, niech ona się tym zajmie. Mów. Masz moją uwagę. Wiem, że masz ze sobą astralny pryzmat, Lazel. Znajduje się w nim ziarno, z którego wykiełkuje upadek Blackith, a ja zamierzam pomóc ci je zasiać. Upadek Blackith. Powinnam ściąć ci głowę za samo wypowiedzenie tych słów. Czego do nas chcesz, Wosie? Proszę cię o pomoc i zaufanie. Doszły mnie wieści ze szkółki, Ilek. Jesteś zainfekowana Kijanką, a mimo to więzień pryzmatu cię wybrał. Chroni cię swoją mocą.
Tylko więzień pryzmatu może położyć kres tyranii w Naki. Próbuję zwrócić mu wolność od 1000 lat, gdy pryzmat zaginął, bo obawiałem się najgorszego. Jednak dzięki tobie w końcu otrzymałem szansę, na którą czekałem tak długo. Pozostaje tylko zdobyć klucz, który pozwoli mu wyrwać się z okowu. Znalazłem kogoś, kto według mnie może nam go dostarczyć. Przynieś pryzmat do Wrót Baldura. Będę czekał w przybytku nazwie Kares Shares. Tam zdecydujemy o losie mojego ludu. Lazel, razem zerwiemy nasze kajdany. Nie będziemy już niewolnikami z Lakith. Nie jestem niewolnicą, że Sticky Duck. Wieczna Królowa jest moją wolnością. To ona mnie oszczyci i wyniesie. To wszystko kłamstwa, Lazel, wszystko. Nie ma żadnego oczyszczenia ani wyniesienia. Zaythisk nie usuwa kijanki, wydobywa tylko wspomnienia z zakażonych, a potem ich zabija. Wyniesienie nie pławią się chwalą boku Lisz Królowej. Lakith żywi się nimi wszystkimi, żeby zwiększać swoją moc i osiągnąć boskość. To szaleństwo. Chcesz mnie onmotać tą herezją. Ja nie chcę tego dłużej słuchać. Trochę chyba mówi prawdę, no. Kim jest więzień pryzmatu? Jeśli sam ci tego nie zdradził, musiał mieć dobry powód, a ja na pewno nie zawiodę jego zaufania. To, co on mówił o Zaytisk, jest prawdą. Musisz mu zaufać. Służyłem w Lakith całe życie. Poznawałem jej nauki, staczałem bitwy w jej imieniu, a mimo to ogłosiła mnie Szarlak. W twoich słowach kryje się prawda. Spotkamy się we Wrotach Baldura. Lepiej, żebym tego nie pożałowała. Lazel, widzę w tobie Clak Magir, siostrę w wolności. Razem przyniesiemy naszemu ludowi światło. Weź to. To Kuanith. Psioniczny wykrywacz. Wojownicy Królowej będą szli twoim tropem. Kuanith zaalarmuje cię, gdy znajdziesz się w pobliżu ich portali. Gdy go usłyszysz, szykuj się do boju lub wymknij się niepostrzeżenie. Muszę już iść. Wzrok Lakith przeczesuje morze i niebiosa. Wierzy, że jestem wobec niej lojalny. Nie mogę sobie pozwolić na utratę jej zaufania. Pilnuję astralnego pryzmatu, nie pozwól nikomu go sobie odebrać. Zgładź tych, którzy spróbują. Ruszam teraz do Wrót Baldura. Będę tam na ciebie czekał, Lazel. Psioniczny wykrywacz Kuanith. Porozmawiałem z Lazel. Tylko we Lakith możemy odnaleźć światło. To pierwsze słowa, które przeczytałam na tabliczce Tirsu. Nie są to jednak zwykłe aforyzmy. Są prawem, są credo, korzeniem, z którego wywodzi się 10 tysięcy protokołów. Porzuć jeden protokół, a porzucisz Lakith. Porzuć Lakith, a staniesz się krwią i mięsem, które nasyci jej smoki. Jeśli włos mówi prawdę, jeśli wyniesienie jest kłamstwem, jeśli oczyszczenie kijanek to bajka, to nie zgrzeszyłam przeciwko Lakith. To ona zgrzeszyła przeciwko mnie. Na czym właściwie polega wyniesienie?
Wyniesienie to największy zaszczyt, jaki może spotkać młodych Gitianki. Dawno temu Gajkowie zniewolili mój lud, opętali nasze umysły i hodowali nas jako mięso armatnie na wojnę, aż matka Git rozbiła młotem nasze kajdany. Od dnia wylęgu młodzi Gitowie mają jeden cel, szkolić się i ćwiczyć, aby pewnego dnia zgładzić Gajka i zabrać jego łeb jako trofeum. Wypowiadamy wówczas słowa rytuału wyniesienia. Czerwony smok przybywa, by zanieść nas do Tunarat, miasta śmierci, gdzie rezyduje Vlakit. Nagrodę otrzymujemy wieczny dom w Morzu Astralnym, a nasze zwycięstwo jest opiewane i wychwalane. Dostępujemy wyniesienia, a w każdym razie tak uważała. Was nazwał Vlakit tyranką, czy to znaczy, że się z tym zgadzasz? Nigdy nie uważałem Vlakit za tyrankę ani siebie za jej poddaną. Była źródłem mojej siły, a ja posłanką jej woli. Wojowniczką, heroldem, niszczycielką. Ale jeśli Vos mówi prawdę i Vlakit naprawdę pochłania wyniesiony, żeby zdobyć moce dla siebie, to znaczy, że nie jestem niszczycielką, jestem bydłem hodowanym na rzeź. Każdy Gitjank jest niewolnikiem, który służy jednemu celowi. Tym celem nie jest zabijanie Gajków, ani powstrzymywanie ich wielkiego planu, lecz wyniesienie Vlakit do prawdziwej boskości. Jak myślisz, kim jest osoba zamknięta w pryzmacie? Nie wiem, nie mam pojęcia. I to doprowadza mnie do szału. Na początku myślałem, że to oszustwo Illitidów, sztuczka Gijanki. Ale postać ze snu jest prawdziwa. Żyje w pryzmacie. Vos wierzy, że jest zarzewiem upadku Vlakit i agentem wolności Gitjanki. I wierzę, że może mieć rację. Ruszajmy. Tak. Chyba muszę to sobie przemyśleć. Spotkamy się z Kithrakiem Vosem w Kares Shares we wrotach Baldura. Zachowaj czujność do tej chwili. Spojrzenie Vlakit spoczywa na nas. Zapytaj Lazel o dysk ze szkółki. Twój umysł łączy się z myślą Lazel, razem wizualizujecie sobie gitiański dysk. Kolejna część opowieści o Orfeuszu, przetłumaczona na wspólny. Chcę usłyszeć, jak ją opowiadasz. Niech ci będzie. Książę Komety, część druga. Książę Komety Orfeusz osobiście powiódł swoją gwardię honorową do boju. Czerwone smoki ryknęły słusznym gniewem, a niebiosa eksplodowały. Wielki książę zakrzyknął do wszystkich, którzy mogli go usłyszeć. Chwała niech będzie mojej matce Git, władczyni jedynego nieba, wydanej piekłem przez buntowniczkę Vlakit. Lecz prawowity dziedzic, książę Komety, nie zdołał pokonać rycerzy Vlakit i ich niecnie zdobytych smoków. Wielki Vos, Jestil Kithrak, rozniecił pożar na astralnym niebie. Gdy popioły opadły, umiłowany Orfeusz zniknął. Prawowity dziedzic, wielki książę. Nie ma większej zbrodni niż wychwalanie niedoszłego uzurpatora zwanego Orfeuszem. Sala ćwiczeń szkółki była pouczająca. Czy gitiańscy instruktorzy zawsze są tacy brutalni? Mój własny Savage nigdy nie groziłby młodzikowi, to marnotrawstwo czasu i energii. Uczniowie sami eliminowali najsłabszych ze swoich szeregów. Sama zabiłam 4 słabouszy z mojej grupy, zanim Clear 100 razy okrążyła Toril. Z jakiego powodu? Z gniewu? Dla rozrywki? Żeby przetrwać. Wśród mojego ludu nie ma miejsca dla tchórzy. Każdy młodzik, którego zgładziłam, był albo zbyt słaby, by wytrzymać trudy szkolenia, albo na tyle arogancki, żeby stanąć do walki, w której nie miał szans. Zlekceważyli mnie i zapłacili za to. Gitjanki są tak silni, jak najsłabszy wojownik w ich szeregach. Eliminacja słabości wzmacnia nas.
Fajnie się gadało. Czyli wszystko wyszło w sumie na dobre, nie? Na razie. Dobra, możemy opuścić obóz. Mamy nowych sprzymierzeńców. Dobrze by było stanąć przeciwko tej bogini. Tak zwanej. Ciekawe, jak to się rozwinie. Obejrzę ostatnie światło. Evita. Chodźmy do kowala. Dobra. Może jednak to charyzma. Nie mogę spać, więc równie dobrze mogę machać młotem. Potrzebujesz czegoś? Ile masz kasy? Krabiat minus 39? Czemu? Chyba mnie nie lubi. 9 stów ma. A może kimś innym zagadam? Can't sleep, so I might as well hammer. Minus 14. Tak, jestem tu po to, żeby sprzedać graty. Dobra, pokleję. Jeszcze mamy tą żelazną manierkę, pamiętacie ją? Mieliśmy ją otworzyć czy coś. Chyba to zrobimy niedługo, tylko wyjdziemy stąd, bo nie wiadomo, co tam wyskoczy z tego, żeby nie było, żeśmy nabryli. Najpierw sprzedawanko. Nie będzie rodzaj. Sztab strzebra tak naprawdę to do obozu. Mikstury. A właśnie ten. Ale on nie ma żadnych balz. Trzeba będzie zobaczyć, jak to się nazywa znowu. Karawka z wodą. Herb mistrza świtu. Kamienie. Dzwoneczek. Dziwna bryła bursztynu. To jest ściema. Myślący amulet to jest zadanie. Miał być za 180, ale dobra, no. Dobra, kolonia już nie ma hajsu. Zostało trochę mieczy do sprzedania. A co ty masz tutaj? Miecz kradzieży życia, krótki. Czyli tak jakby, no, dostaję plus dodatkowe 10 obrażeń, a ja... Nie czaję. A ja też obrzywam? Do... cel odnosi dodatkowo 10 obrażeń krytycznych, jeśli nie jest konstrukcja, ani nie umarłem. Ty zgujesz wówczas 10 obrażeń krytycznych, czyli rozumiem, że mnie leczy. Tak? Chyba źle ktoś opisał. No ja cały czas, kurde, coś jako ten mnich, to tak się czuję, że z kijem powinienem biegać, mimo że mam na te, kurde, miecze krótkie. Coś nie mogę się pogodzić z tym, jak te niektóre gry są, z zasadami tych gier. Ogólnie jestem biegły w mieczach krótkich, ale biegam z kijem. No bo mnich.
po prostu. Scimitar. Patrząc na szybko, chyba nie ma nic ciekawego. Oprócz gratów, które ja mu też sprzedałem. No tutaj dalej, to cały czas to jest trochę takie właśnie na minus trochę, nie? W tej grze. To jest tyle tego, że się nawet nie chce tego przeglądać wszystkiego, co oni tu mają. Dobra, styka tego patrzenia. Koleś nie ma kasy. Ale chyba są jeszcze coś inni handlarze. Ruch oporu saloników. Tutaj mamy jeszcze. Handlarkę. Sprzedałem temu zdrajcy parę butów, nie do wiary. 1900, no to lepiej. Te miecze teraz. I to będzie git chyba, spleśniały grzyb. To będzie chyba git. Mikstura. No chyba nie potrzebujemy tych kurde dysków, nie? Szanse na oszołomienie, no sprzedamy to. Mięcz to wręcz niszczyciela dusz. Kurde, lepszy chyba niż to co mamy, ej. No. Ale mamy tyle tych... tutaj mamy jeszcze taką zapasową zbroję. Mamy tyle tych właśnie rzeczy, że możemy sobie na przykład zachować to stare, jeszcze nie sprzedawać, nie? Uj, ono ma już, nie ma złota, dobra. Wiecie o co chodzi, że mam ten miecz, ale tego starego jeszcze nie wyrzucamy. 8-18. Nic się niby nie zmieniło, ale to właśnie tego trochę nie czaję. Bo tutaj, nie? Obrażenia niby takie same. Ale tutaj w opisie jest więcej plus psychiczne. No nie? Więc ogólnie raczej będzie lepsze. No ale dobra. Dlatego właśnie zachowuję ten, co przed chwilą go używałem, żeby... no, po prostu przetestować. Ona też ma te zwoje tutaj. Jeszcze jakiś jeden handlarz by się przydał, nie? Tutaj mamy to zadanie. Przeszukuję bardzo ostatnie światło. Tylko, że to jest ust... Ten znacznik jest ustawiony chyba po prostu na środku tej oberży.
i mamy przeszukiwać po prostu wszędzie. Czekajcie, mamy tu jeszcze jakiś handlarzy? Nie. Zapisik. Byśmy się po prostu wszystkich gratów naprawdę pozbyli. Kolonia Mykonidów. I ruszamy dalej na eksplorację terenów spowitych cieniem. Robiąc od razu chyba zadanie z tym gościem, który wypowiadał imię niezbędne do zdjęcia klątwy. Chcieliśmy aż do sklepu. No oczywiście możemy sobie to tłumaczyć tak, jak to chyba w ogóle jest w tej grze, że my się za pomocą magii przenosimy do tych różnych punktów, tak? No i nie zawsze tej magii możemy użyć. Dobra, może się z tym pogodzę kiedyś. Jest to wygodne, ale dziwne. Witaj z powrotem, odkryłeś coś nowego? Chcemy sprawdzić jego towary, oczywiście. 1600. A zobaczmy najpierw, co on ma. Pierwszy kostur Melfa. Kwestową strzałę Melfa można puścić. Trzeba przyjąć do 100 rzutów przeciwko swoim czarom. Niby o jeden lepsze obrażenia, ale gorsze, bo premia plus 1 do testów ataku bez broni, to jest moje, i obrażeń, to co ja mam. Kiedy postać rząd ten kostur nie ma pancerza, otrzymuje premię plus 2, no to to co ja mam, nie, no to więc... Bo ogólnie szata to nie pancerz, jeśli dobrze ogarniam. Chociaż może to jest pancerz. Może ja jako mnich powinienem popierdalać tylko w tym ubranku. W sumie nie wiem. Tutaj mamy kolejny. Trzymasz plemię do rzutu przeciwko swoim czarom. Oznaczająco otrzymuje plus 1 do klasy pancerza i rzutów plany, jeśli ma ładunki błyskawic. Aha, aha. Jest kapski magiczny pocisk, stary, dobry. Okej, on chyba nie ma nic ciekawego. W sumie to możemy kupić zawsze zwoje ożywienia. To zawsze spoko. To leczenie jest za słabe. Sprzedajmy te graty, tak? Tutaj na razie zostawiamy. Ty. Ty amulet tylko krok przez mgłę, bo nie umiesz chodzić, więc możesz to sprzedać. To możesz też. To jest nawet niezłe. A to? Wiesz co? Możesz jednak to wziąć i to sprzedać. Albo zostaw, bo to w końcu niewidzialność może kiedyś się przyda. To i to sprzedajemy, kostur sprzedajemy. Tu mamy już tylko zwoje i strzały. Dobra, posępna. To zostawiamy, bo może będziemy chcieli rozmawiać z umarłym niedługo. To sprzedajemy. No, też. I tyle.
Dobra, na razie chyba git, chyba na razie damy radę. Very well. I have mushrooms to catalog. No i chociażby dlatego właśnie fajnie, że możemy się tak przenieść, nie? Tutaj jeszcze właśnie bunt selunitów mamy zbadać. Czegoś jeszcze nie znaleźliśmy w tej oberży, albo nie pogadaliśmy z kimś do końca. No ja dlatego też ten posążek selun i ten wisiorek selun chyba nie sprzedałem, mam nadzieję. Noszę ze sobą, bo może tam kogoś spotkamy, komu będzie można pokazać albo pogadać. W sumie można nawet tutaj sobie tak zerknąć szybko. Tak. Momento. O! No to, że 100 lat temu istniał rosnący siłę posunięć przeciwko kontroli szara nad regionem. Powinniśmy zbadać sprawę w gospodzie ostatnie światło. Jeszcze coś tutaj można w tej kwestii zrobić, z kimś pogadać. Tylko z kim teraz znowu, nie? Na razie sobie odpoczniemy od tych naszych różnych przygód. Żeśmy troszkę powalczyli, troszkę pozbierali nowych rzeczy, ale też posprzedawaliśmy je. Sakiewka pełna, pora na trochę odpoczynku. Oczywiście porozmawiamy z kimś tutaj i poszukamy, bo to takie po prostu kolejne zadanie, ale potem ruszamy, moi drodzy, już właśnie przeszukać dom uzdrowień. Przeszukać dom uzdrowień, bo tam mamy się dowiedzieć czegoś, co pomoże nam w zdjęciu klątwy z tej krainy. Zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.